Ja miałem ostatnio taką rozmowę z moim tatą, który do mnie zadzwonił zaszokowany, że dostał telefon od naszego wspólnego znajomego, który był rozbity, który kompletnie nie wiedział, co zrobić, bo synowi kilkunastoletniemu popsuł się komputer i zagroził rodzicom, że jak tego nie załatwią 48 godzin, to on jest skory popełnić samobójstwo, bo dla niego życie straciło sens. Rozumiecie to? Psuje się komputer, a ktoś mówi, młody człowiek, który jest na starcie swojego życia, którego powinno cieszyć, nie wiem, niebo, pierwsza randka, szkoła, rozwój, świadomość, że życie przed nim. Ktoś myśli o tym, żeby skończyć swoje życie, bo zepsuł się komputer? No, tak to się dzisiaj dzieje, że tak jak mówię, na tych młodych ludzi czyha potworne niebezpieczeństwo w postaci tego szybkiego życia.